Panie profesorze, czym dla pana jest Śląsk? Kiedy myślę Śląsk, myślę o dwóch Śląskach, cieszyńskim i górnym, które obejmują moje dotychczasowe życie, połowę w cieszyńskim, połowę na górnym. Myślę, że to jest najbardziej niezwykły region w Polsce, gdzie można w tym samym miejscu niemalże znaleźć górnika i górala. To jest niemożliwe do osiągnięcia gdzie indziej. Profesor Ryszard Koziołek jest literaturoznawcą i eseistą, a od 2020 roku rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Z uczelnią związany od ponad 30 lat. Jego działalność naukowa dotyczy teorii i interpretacji prozy nowoczesnej, historii i poetyki polskiej powieści historycznej, studiów nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza, społecznej funkcji nauki o literaturze oraz popularyzacji wiedzy o literaturze. 24 lata temu uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Nimezis w twarzy księżyca Teodora Parnickiego. 11 lat temu otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz pracy Ciała Sienkiewicza, studia o płci i przemocy. W 2016 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Profesor jest też dyrektorem Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Opracował i wdrożył unikatową w Polsce formę studiów, które zapewniają indywidualną i interdyscyplinarną realizację ścieżek edukacji. W 2012 został prorektorem do spraw kształcenia i studentów. Jest dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki, w trakcie którego przedstawiciele śląskich uczelni mogą prezentować własne innowacje i ciekawe projekty. Wydarzenie stało się jednym z największych tego typu w Europie, a ubiegłoroczna czwarta edycja w ciągu dwóch dni przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego 51 tysięcy uczestników, którzy doświadczali tego, co przygotowało ponad 300 prelegentów. Od czerwca tego roku profesor wspólnie z dziennikarką Polskiego Radia Ewą Niewiadomską prowadzą klub książki w Teatrze Śląskim. Wspólnie rozmawiają o autorach piszących przed wiekami, jak i tych współczesnych, na których powieści czytelnicy czekają z niecierpliwością. Profesor ma na swoim koncie wiele nagród. Wśród nich Nagroda Literacka Gdynia w kategorii eseistyka za książkę Ciała Sienkiewicza, studia o płci i przemocy. W 2016 jego książka Dobrze się myśli literaturą została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim. W 2017 otrzymał nagrodę imienia Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Przez wiele lat zasiadał w jury Nagrody Literackiej Nike. Panie profesorze, pamięta pan swoją pierwszą lekturę? Co to było? Na pewno nie było to przeczytane i w dzisiejszych czasach audiobooków czuję się świetnie, ponieważ z całą pewnością pierwsze książki były mi opowiadane. Nie umiem powiedzieć, kto mi opowiedział pierwszą książkę, ale wiem, kto mi opowiadał w czasach, kiedy nie potrafiłem czytać. Była to babcia Milka i ona mi opowiadała Sienkiewicza. Ta miłość do literatury to jest zasługa rodziców, nauczycieli? Trudno powiedzieć, skąd się to wzięło. Biblioteka mojego taty nie była specjalnie bogata w książki. Ona była dość monotematyczna. Ja pamiętam, że tam były dwa typy książek. Powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego nie pokochałem nigdy, oraz powieści o lotnictwie w czasach II wojny światowej polskim. I tu mogę powiedzieć, że jestem ekspertem od Arcta, Meissnera, Króla, Fiedlera i innych pisarzy. Dzisiaj byśmy ich określili jako reporterów wojennych. Jesteśmy z pokolenia, które czytało z latarką pod kołdrą. Dziś Wojciech Kuczok pisze, że żyjemy w narodzie niedożywionym duchowo, gdzie 20 milionów obywateli nie miało w ręku książki, a pan pełni rolę sanitariusza. Podoba się panu ta rola? Bardzo. Wolałbym... To bardzo piękny cytat w ogóle. Dziękuję Wojtkowi serdecznie. Bardziej bym chciał być nie sanitariuszem, tylko raczej karmicielem. Chętnie bym wpychał w te dzioby otwarte kolejne książki. Metafora żywieniowa nie jest całkiem od rzeczy, ponieważ moja mama była do tego stopnia liberalna, że nie tylko pozwalała mi czytać pod kołdrą, ale pozwalała mi czytać podczas, proszę sobie wyobrazić, niedzielnego obiadu.
mogłem rozepchnąć przestrzeń między wazą z zupą a kotletami i wstawić sobie tam książkę i czytać. Dlaczego nie czytamy? Czy w dobie posta i tweeta książka jest nie do przełknięcia? Zmieniła się kultura. Oferta narracji, jaką dzisiaj ma do dyspozycji człowiek młody i w starszym wieku, i całkiem młody, czyli dziecko, jest nieporównanie większa niż dla pokoleń, które czytały więcej. Media obrazowe, ale właściwie paradoksalnie media piszące dzisiaj, są wielkimi konkurentami książki. My się komunikujemy za pomocą słów niezwykle intensywnie. Media społecznościowe, komunikatory, smartfony, które stały się rodzajem bioelektronicznej protezy naszych ciał i umysłów, sprawiają, że my czytamy i piszemy najwięcej w historii ludzkości. Nigdy ludzie nie czytali i nie pisali tak dużo jak obecnie. Więc tej literatury czytanej jest być może mniej, natomiast samej komunikacji, intensywności komunikacji jest więcej, co rzecz jasna nie zastępuje literatury, bo złożonych narracji, fascynujących opowieści, złożonych i wykwintnych czy wyrafinowanych metafor nie znajdziemy w komunikatorach internetowych, od tego są książki. A dlaczego powinniśmy czytać? Czy to nieoczytanie odbije się na kolejnych pokoleniach? Jak? To znaczy, ono czyta trochę więcej niż poprzednie. Świeże badania Biblioteki Narodowej przyniosły nam informację, że w stosunku do ubiegłego roku o 2% wzrosło czytelnictwo w Polsce. Ciekawe są grupy pokoleniowe, grupy wiekowe, które czytają. Otóż ze zdziwieniem zobaczyłem, że spadek, czy też najmniej czytających ludzi, to ludzie w wieku 60-70 lat. A mnie się wydawało, że ci, którzy... Że to zostaje z nami. Po pierwsze zostaje, a po drugie, którzy mają więcej czasu ze względu na zakończenie pracy zawodowej, można poświęcić to na lekturę. Tymczasem największy skok czytelnictwa jest wśród kobiet i czytają więcej ludzie młodzi w przedziale 20-30 lat. I to jest krzepiące. Jaka jest dzisiaj rola literatury? Ona traci na znaczeniu? Moim zdaniem jest nie do zastąpienia. W latach 90. miałem takie poczucie, że wraz z eskalacją kultury obrazowej, internetem, rozmaitymi formami wideo, coraz bardziej spektakularnym kinem, literatura będzie po prostu zmierzchać. Dziś już tak nie myślę. Dziś myślę, że nic jej nie jest w stanie zastąpić ze względu na dwa jej podstawowe składniki. Na narrację i metaforę. Musimy opowiadać. Opowiadanie jest formą naszej komunikacji, wyjaśniania świata, opowiadania swojego i cudzego życia, rozumienia w ogóle. Jeśli chcemy cokolwiek pojąć, co miało przebieg czasowy, to mówimy, od czego się zaczęło, do czego doprowadziło, jakie miało konsekwencje. Literatura jest najbardziej wyrafinowaną, najbardziej doskonałą formą narracji. Przez to najciekawszą, ale też najbardziej instruktywną. Podobnie z metaforą. Języka jest zawsze za mało w stosunku do rzeczywistości, więc my kombinujemy słowa po to, żeby wytwarzać nowe znaczenia. I robi to każdy, bez względu na to, czy przeczytał jakąś książkę, czy nie. Prawda? Jeśli ja wracam z pracy i mówię, że pruję bebechy, żeby zarobić na chleb, no to używam metafory, prawda, kolokwialnej, potocznej. To znaczy, że chcę za pomocą języka wyrazić jakąś ekspresję, jakieś emocje. Więc ja jestem spokojny o język literacki, co nie znaczy, że jestem spokojny o czytanie. No i wreszcie jest jeszcze jedno zaskoczenie, mianowicie kultura seriali. Ona mnie uspokoiła, dlatego że przypomniała mi XIX wiek, czyli powieść w odcinkach. Bo seriale są niczym innym niż następcami tej wspaniałej kultury odcinka gazetowego, który podawał wielkie powieści, wszystkie wielkie powieści XIX wieku. Najpierw miały swoje premiery w gazetach, a potem stały się książkami. Istnieje zjawisko klątwy lektur szkolnych? To autorzy bezpowrotnie straceni dla dorosłego czytelnika? Mam nadzieję, że nie, ale ryzyko istnieje. Jerzy Pilch dobrze to kiedyś określił, mówiąc, że kanon
czy też spisy lektur szkolnych, to są książki, których nikt nie czyta dobrowolnie. I ja się z nim zgadzam, rzeczywiście, poza przyszłymi studentami polonistyki czy innych kierunków humanistycznych, zasadnicza większość uczniów w klasie traktuje czytanie jako przymus szkolny. Ale powiedziałbym, trzeba się z tym pogodzić i trzeba to robić. To jest jeden z tych oświeconych przymusów, bez którego nie ma szkoły. Ale też proszę powiedzieć, kto sięgnąłby po Dziady, trzecią część, Pana Tadeusza, nawet Mistrza i Małgorzatę, czy Zbrodnię i Karę, gdybyśmy młodych ludzi do tego jakoś nie zachęcili, czy obietnicą nagrody w postaci oceny czy egzaminu, czy jakimś rodzajem atrakcji, która przekona ich do spędzenia kilku dni, a czasami tygodni z książką. Towarzyszy pan literaturze z przyjemnością czy z obowiązku badacza? Ile jest tej przyjemności? Ja się obawiałem, że jak pójdę na polonistykę, to stracę przyjemność czytania. Strasznie się tego bałem. To znaczy, że będę kimś, kto będzie przypominał miłośnika zwierząt, który się nagle znajdzie w prosektorium. I nagle pokazane mu zostaną te wnętrzności książki i ja stracę zainteresowanie. Taką naturalną przyjemność czytania. Ale na szczęście to się nie stało. To się nie stało. Wie panie redaktor, jest coś ciekawego w tym, że literatura z jednej strony udaje rzeczywistość, a z drugiej strony mówi, nie jestem rzeczywistością, tylko jestem napisanymi słowami na kartce i to nam nie psuje tej przyjemności. Jedną z lektur mojego dzieciństwa była taka książka Jerzego Broszkiewicza, Kluska, Kefir i Tutejszy. Czytaliśmy. I tam jest scena, kiedy bohaterowie toną razem ze statkiem. Jest panika, wszyscy się boją, że zaraz zginą. I w pewnym momencie bohaterka mówi do swojego przyjaciela, słuchaj, ale to jest niemożliwe, żeby książka skończyła się w połowie trzeciego rozdziału. I ja wtedy jako czytelnik dziecięcy nagle doznałem takiego ukłucia o rany. Ona mi mówi, że jest napisana. Prawda? Ja się identyfikuję, jakoby to były wydarzenia rzeczywiste. A ona mi przypomina, że to jest tylko tekst. Na niby. Ale ja za dwie strony o tym zapomniałem i znowu było przyjemnie. No i chyba ta podwójność towarzyszy mi do dzisiaj. Ile czytam? Nie wiem, nie liczyłem tego, ale kiedyś zrobiłem sobie taką próbę statystyczną, ile mogę przeczytać książek w życiu, czytając w miarę intensywnie. No więc wyszło mi, że mniej więcej 10 tysięcy, co jest przerażająco mało. No. Pamiętam, że chyba w latach 90. w Ameryce ukazywało się około 50 tysięcy nowych książek. W Polsce dzisiaj ukazuje się chyba około 30 tysięcy rocznie. Przeczytał pan już wszystko? Czy są tacy autorzy, do których się pan nie zbliża? Stanisław Barańczak napisał gdzieś kiedyś o książkach najgorszych, ale efekt tego wspaniałego eseju był taki, że człowiek chciał się rzucić na te fatalne książki, żeby sobie to jeszcze raz obejrzeć. I chociaż pewnie... Nie wiem, Bratnego Roku w trumnie bym już raczej nie przeczytał. Podobno poddaje się pan popędowi literatury bez reszty i odgrywa rolę mesjańską, a przecież jest pan od pozytywizmu. Tak, pozytywizm jest mi bliski z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że to była pierwsza inteligencja nowoczesna w Polsce. Po drugie ta, która uznała, że szkoła i kształcenie jest fundamentem reformy społeczeństwa, że bez edukacji nic się nie uda, żadne niepodległości, żadne zrywy polityczne na trwale się nie osadzą i nie stworzą nowoczesnego państwa, jeśli nie będziemy mieli po prostu w ogóle wykształconych ludzi, a najlepiej dobrze. No i myślę, że to się dobrze ze Śląskiem kojarzy i komponuje. Mnie jest dobrze na Śląsku, mimo że jestem i Cieszyniokiem, i Górnoślązakiem, tak się identyfikuję. To ten pozytywizm, czyli zaufanie i szacunek dla codziennej, ponawianej roboty, wszystko jedno, czy fizycznej, czy intelektualnej, nie widzę zasadniczej różnicy, jest wartością. Panie profesorze, czy potrafi się pan przyjaźnić z nieczytającym człowiekiem? Rozumiem, że pije pani redaktor do słynnego powiedzenia, nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. Podobało mi się. A to było całkiem fajne hasło reklamowe. Bardzo, 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 bardzo mi się podobało.
Nie. Dlatego, że ja traktuję literaturę trochę szerzej niż zadrukowane książki. Otóż literatura jest formą języka, jest sposobem użycia języka takiego oto, że wykorzystuje się możliwość, taką technologię języka, którą ja sprowadzam właśnie do umiejętności w zakresie narracji i metafory. Czyli ogromnie pociąga mnie ktoś, kto potrafi mówić, kto potrafi opowiadać, kto potrafi rozumieć, kto potrafi zrobić z językiem, czy słysząc w języku rozmaite ukryte treści, to co niepowiedziane i co nie napisane, jak i ten, kto umie konstruować jasne czy zachwycające, zadziwiające historie. I wtedy przyznam, że drugorzędne jest dla mnie, czy wziął to z książek, czy też jest takim człowiekiem książką ze zdolnością opowiadania i nazywania. Ja jeszcze raz na koniec chcę przywołać Wojciecha Kuczoka, który porównuje pana do Indiana Jonesa, profesor literaturoznawca, ale czynny miłośnik gór, wina i muzyki klasycznej. Jak te miłości pojawiały się w pana życiu i która jest najważniejsza? No góry oczywiście z literatury, jak wszystko, chociaż góry... Z bliskości góry na pewno. Tak, z bliskości, bo rzeczywiście w linii prostej z mojego domu, z okna mojego pokoju dziecięcego i młodzieńczego, mniej więcej 3 kilometry w linii prostej prowadziło do Beskidów. Patrzałem na Błatnią, na Klimczok, na Trzy Kopce, gdzieś tam masy wszędzielni sobie majaczył. Także góry były w zasięgu ręki, ale trzeba przyznać, że ja nie traktowałem tych gór specjalnie poważnie. Beskidy wydawały mi się pagórkami. Pierwsze góry, które potraktowałem jak góry, to były Tatry oczywiście, ale zanim ja pojechałem w Tatry, to przeczytałem sporo tatrzańskiej literatury. Jalu Kurka między innymi, Żułaskiego, no wielu tych klasyków literatury polskiej, literatury tatrzańskiej, więc ja przyjechałem przygotowany. I potem po latach, kiedy przeczytałem takie zdanie Paula Klee, który powiedział, że sztuka nie naśladuje rzeczywistości, tylko czyni ją widzialną, pomyślałem sobie, że to jest fenomenalne określenie działania literatury, sztuki w ogóle, ale literatury, że ona uczy nas uważnego spojrzenia, ona uczy nas widzenia. Więc ja te Tatry zobaczyłem, zanim je obejrzałem, no a potem już chciałem być bohaterem tych scenariuszy tatrzańskich. No i to mi zostało do dzisiejszego dnia. Z winem? Wino przyszło przez studia oczywiście. Spośród różnych trunków, które student kosztuje, próbowaliśmy i wina, a potem okazało się, że wino jest wyzwaniem dla języka. No i tu wielkim mistrzem niedoścignionym i przewodnikiem był i jest mój przyjaciel Marek Bieńczyk, którego uważam za arcymistrza, za genialnego pisarza wina, eseistę wina, bo do tego trzeba niesłychanie precyzyjnego i wyrafinowanego języka. A muzyka, Śląsk muzykuje, więc muzyka była zawsze jakoś obecna w domu, choć zawodowych muzyków nie było, ale każdy tam na czymś grał. Ja miałem wspaniałe środowisko koleżanek i kolegów w czasie studiów, którzy się infekowali nawzajem swoimi gustami muzycznymi. Potem pracowałem trochę w radiu studenckim, gdzie archiwa się otworzyły i można było posłuchać już bardziej regularnie. No i potem przyszły te dwa wielkie obszary, jaką jest jazz i muzyka klasyczna, i te zostały ze mną po dziś dzień. Rektorem się bywa, natomiast profesorem się już raczej zostaje do końca, więc te plany najodleglejsze, jeśli mówimy oczywiście o perspektywie zawodowej, to jest nauczanie studentów i pisanie o literaturze, i mówienie o literaturze, bo to jest moja profesja, która jest czymś więcej niż profesją, jest namiętnością, jest formą bycia, formą życia.